Strażnik brytyjski, który przejął służbę od swojego kolegi, rozpoczął obchód więziennego korytarza. Tak nakazywały przepisy i tak zachowywali się wszyscy strażnicy obejmujący służbę, chociaż nie było takiej potrzeby. W więzieniu w Spandau był tylko jeden więzień, 93-letni Rudolf Hess, zbrodniarz wojenny skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na dożywocie. Strażnik podszedł do drzwi celi, uchylił klapkę Judasza i zajrzał do wnętrza. Początkowo nie zorientował się, co się stało. Zobaczył, że Hess leży na podłodze przy oknie, ale nagle zrozumiał tę sytuację. Nacisnął przycisk alarmowy i wbiegł do celi. Wtedy dopiero dostrzegł, że na szyi Hessa była pętla z kabla elektrycznego, a drugi koniec tego kabla był zamotany na klamce okna. Rudolf Hess powiesił się. Samobójstwa zdarzają się w więzieniach i wydawałoby się, że nic w tym nadzwyczajnego. A jednakże to samobójstwo w więzieniu Spandau stało się jedną z najbardziej tajemniczych i sensacyjnych spraw XX wieku. Kim był Rudolf Hess? I nie mylmy go z Rudolfem Hessem, komendantem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdyż są to dwie zupełnie różne osoby. Rudolf Hess. Urodził się w 1894 roku w Egipcie, gdzie jego ojciec prowadził firmę eksportową. Gdy wybuchła I wojna światowa, był już w Niemczech i na ochotnika wstąpił do wojska, do tego samego pułku, w którym walczył Adolf Hitler. Musieli więc wtedy poznać się. Później przeniesiono go do lotnictwa. Nie odniósł wielkich sukcesów, ale był dzielnym żołnierzem. W czasie jednej z walk powietrznych jego samolot został zestrzelony. Hess uratował się, skacząc ze spadochronem, ale był ranny. To bardzo ważne dla wydarzeń, jakie nastąpiły wiele lat później. Po wojnie podzielił los setek tysięcy niemieckich żołnierzy wracających z frontu. Jedni dołączyli do organizacji komunistycznych, aby dokonać rewolucji śladem Związku Radzieckiego i stworzyć Niemiecką Republikę Rad. Inni zaciekle walczyli przeciwko próbie komunistycznego zamachu stanu. Hess początkowo nie włączał się do polityki, ale spotkany w Monachium kolega z okopu, Adolf Hitler, szybko przekonał go, że należy walczyć o nazizm. W 1920 roku wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i stał się najbliższym współpracownikiem Hitlera. To on zmienił sposób zwracania się do przywódcy partii z Herr Hitler na Mein Führer. Po nieudanym puczu w Monachium w 1923 roku dobrowolnie poszedł do więzienia i przez kilka miesięcy przebywał w jednej celi z Hitlerem. Od 1925 roku był osobistym sekretarzem Führera. Hess całkowicie nie pasował do sfory gangsterów, jaka otoczyła Adolfa Hitlera i walczyła między sobą bezwzględnie o miejsce przywodzu, stanowiska i nagrody. Usuwał się w cień i jedynie sympatia Hitlera i uznanie dla jego zasług, jakie oddał w czasie walki o władzę, pozwalały utrzymać mu się na najwyższym stanowisku. Jeden z silnych ludzi w otoczeniu Hitlera, gubernator generalny Polski Hans Frank, powiedział o Hessie: dobroduszny, ale całkowicie rozmarzony słabeusz, całkowicie bez wyrazu. Rudolf Hess, jak to często w życiu bywa, sam utorował drogę swojemu rywalowi, małemu, nikczemnemu człowieczkowi Martinowi Bormanowi. Martin Bormann, zawsze obok Hitlera. To on, pierwszy z lewej. W 1928 roku został skarbnikiem partyjnym, a sukcesy, jakie odnosił na nowym stanowisku, sprawiły, że dotarł do bezpośredniego otoczenia Hitlera. Te zdjęcia zrobiono w górskiej rezydencji Führera w Obersalzbergu. Tam przybywali ludzie z najbliższego otoczenia Hitlera: Goebbels, Himmler, Heydrich i oczywiście Bormann. To unikatowe zdjęcia. Pierwszy z lewej to Himmler, obok niego Heydrich.
Bormann, człowiek pozbawiony jakichkolwiek zasad moralnych, był doskonałym organizatorem. Miał talent, którego brakowało Hessowi. I dlatego Hess zatrudnił go jako szefa kancelarii partii nazistowskiej. Martin Bormann był w swoim żywiole. Organizował, zarządzał, wysyłał okulniki, tworzył struktury i coraz bardziej zyskiwał uznanie Hitlera. Do tego stopnia, że Hitler zaczął go traktować jako swojego zastępcę do spraw partyjnych. Tym samym odsuwał Hessa, pozbawiał Hessa znaczenia, jakie Hess chciał mieć. I ta sytuacja miała zapewne decydujące znaczenie. To poczucie osamotnienia, odsunięcia od wodza mogło zadecydować o akcji, jaką wymyślił Hess w 1941 roku. Już od czerwca 1940 roku Niemcy podjęli wielkie przygotowania do operacji Barbarossa, agresji na Związek Radziecki. W grudniu tego roku Hitler wydał ostateczny rozkaz. Wojna miała się rozpocząć 15 maja 1941 roku, tak wstępnie planowano. A dowództwo Wehrmachtu nie miało wątpliwości, że odniesie zwycięstwo w ciągu 9 do 17 tygodni. Rzeczywiście przewaga niemieckich sił zbrojnych była tak ogromna, że plan ten można było zrealizować. Przewaga była tym większa, że czystka w Armii Czerwonej, jaką w latach 30. przeprowadził Stalin, pozbawiła sowieckie wojska doświadczonych dowódców. Jednakże Armia Czerwona pozostawała najliczniejszą armią świata, dysponującą ponad 20 tysiącami czołgów, o gigantycznym zapleczu przemysłowym, surowcowym i nade wszystko ludzkim. Czyżby Hess nie zgadzał się z entuzjastycznymi ocenami Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i przeczuwał, że wyprawa na wschód może zakończyć się klęską? To możliwe. Sytuacja nie była korzystna dla Niemców, a Hitler rozpraszał siły. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny ze Związkiem Radzieckim wysłał do Afryki korpus ekspedycyjny na pomoc Włochom. Afryka Korps zaczął odnosić sukcesy, ale daleko było do ostatecznego zwycięstwa nad Brytyjczykami w Egipcie i opanowania najważniejszej drogi morskiej świata prowadzącej przez kanał Suezki. Zacięte walki w Afryce Północnej pochłaniały ludzi i sprzęt, a nie przynosiły ostatecznego rozstrzygnięcia. Na Atlantyku trwała podwodna wojna. U-boty odnosiły coraz większe sukcesy, ale nie udawało się przerwać linii zaopatrzeniowych prowadzących ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. A taki był warunek zwycięstwa. Tym bardziej, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę Lend-Lease, dającą Brytyjczykom możliwość zaciągnięcia bardzo wysokich pożyczek i zakupu w Stanach Zjednoczonych sprzętu wojennego. Wielka Brytania, wspomagana przez Amerykę, rozbudowywała i wzmacniała swoje siły. Rozpoczynanie wojny na wschodzie bez odniesienia zwycięstwa na zachodzie było oczywistym błędem Hitlera. Hess rozumiał to doskonale. Co chciał zaproponować premierowi Winstonowi Churchillowi? Musiała to być propozycja, którą Brytyjczycy potraktowaliby poważnie. Czy Hitler wiedział o planach swojego zastępcy, który chciał udać się do Londynu? Czy to on wysłał Hessa do Anglii, aby ten rozpoczął tajne negocjacje? A w przypadku odrzucenia oferty przez Churchilla, Hitler zdecydowany był ogłosić, że lot był osobistym pomysłem Hessa. Takiej możliwości wykluczyć nie można. Jednakże wydarzenia, które nastąpiły później, wskazują, że było inaczej. Jest mało prawdopodobne, aby Hitler zdecydował się na wysłanie swojego zastępcy do Wielkiej Brytanii, aby podjąć tajne negocjacje z Churchillem. 11 maja 1941 roku około 10 rano w holu willi Hitlera w Obersalzbergu oczekiwali dwaj adiutanci Hessa, Ditsch i Leitgen. Byli zdenerwowani, podnieceni. W pewnym momencie do holu wszedł Albert Speer, architekt Hitlera, który niósł pod ręką teczkę z rysunkami. Czy mógłby pan nas przepuścić? Zwrócili się do niego Ditsch i Leitgen. Mamy bardzo pilną sprawę. Speer zgodził się. W pewnym momencie Hitler, który wstawał bardzo późno,
zszedł ze swoich apartamentów na górze do holu na dole. Polecił wpuścić do gabinetu asystentów Hessa. Drzwi zamknęły się, przez kilka minut o czymś rozmawiali. I nagle Speer, który był w dalszym ciągu w holu, usłyszał ryk Hitlera. Sprowadzić natychmiast Bormana. Gdzie jest Bormann? Sprawa wyjaśniła się. Otóż Ditsch i Leitgen, którzy zostali natychmiast aresztowani, przesłuchani, a potem zesłani do obozu, obozu koncentracyjnego, przywieźli Hitlerowi list od swojego szefa. Rudolf Hess pisał, że udaje się do Anglii, aby odbyć rozmowy z najwybitniejszymi przedstawicielami brytyjskiego życia politycznego na temat zawarcia pokoju między Anglią i Niemcami. Stwierdzał, że w jego ocenie jest to bardzo ważne wobec zbliżającej się wojny między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Hess starannie przygotowywał się do lotu. W czasie wielu wizyt w zakładach Messerschmitta w Augsburgu polecił przysposobić samolot myśliwski Me-110 do długotrwałego lotu. 11 maja pod pozorem wypróbowania tego samolotu wystartował. Od tego momentu już nic nie jest jasne. Jak ominął liczne stanowiska obrony przeciwlotniczej w Niemczech i Francji? Przecież jednostki te nie były poinformowane o jego locie. Czy udało mu się dotrzeć nad kanał La Manche? Kierował się do Szkocji, gdzie brytyjska obrona przeciwlotnicza była znacznie słabsza niż w Anglii, ale jednak była. Czy udało mu się przedrzeć przez zapory balonowe, stacje radarowe i samoloty myśliwskie patrolujące niebo nad brzegami Szkocji? Według informacji brytyjskich Hess szczęśliwie dotarł do Szkocji i tam wyskoczył na spadochronie. Rudolf Hess po wylądowaniu i aresztowaniu został przewieziony do twierdzy Tower w Londynie. Tam odbywały się główne przesłuchania. Co było tematem rozmów z Hessem, tego nie wiemy i nie będziemy wiedzieć do roku 2016, bo dopiero wówczas rząd brytyjski ujawni wszystkie dokumenty. Możemy się jedynie domyślać, że Rudolf Hess przedstawił Brytyjczykom propozycję zawarcia pokoju i podziału świata na zasadzie wszystko, co na zachód od Londynu brytyjskie, wszystko, co na wschód po Ural niemieckie. To nie była koncepcja Hessa, to wymyślił Hitler i potwierdził tę koncepcję jeszcze w dniu 4 maja, gdy rozmawiał z Hessem, a więc niespełna tydzień przed lotem Hessa do Anglii. Czy Brytyjczycy widzieli w Hessie emisariusza Hitlera? Czy Hess został wysłany przez Hitlera? Jest to możliwe, że Hitler chciał podjąć tajne negocjacje z Brytyjczykami. Jednakże zeznania świadków, którzy widzieli Hitlera w momencie, gdy otrzymał list Rudolfa Hessa, zeznania Bormana, Geringa, Speera, wskazują jednoznacznie, Hitler był wstrząśnięty wiadomością o locie swojego zastępcy do Wielkiej Brytanii. Gdy formułowano komunikat dla prasy, przy Hitlerze nie było jego ministra propagandy Józefa Goebbelsa. Przybył do Obersalzbergu później i uznał, że oświadczenie było dużym błędem, gdyż stwierdzało, że Hess wystartował w nieznanym kierunku. Z lotu nie wrócił i prawdopodobnie rozbił się. Goebbels miał rację. To był błąd, który natychmiast wykorzystali Anglicy. Ich prasa wkrótce opublikowała informację, że Hess przebywa w areszcie. Goebbels musiał zmienić komunikat, stwierdzając, że Rudolf Hess przez magów, astrologów i magnetyzerów został doprowadzony do zaburzeń psychicznych. Odtąd takie było oficjalne stanowisko Berlina w sprawie tajemniczego lotu. Z kim Rudolf Hess spotkał się w Londynie? O czym rozmawiano? Jakie propozycje przywiózł? Nie będziemy tego wiedzieć do roku 2016 i to jest bardzo dziwna sprawa, gdyż rząd brytyjski z reguły ujawnia znacznie ważniejsze dokumenty dotyczące swojej działalności po 50 latach od okresu, jakiego dotyczą, od wydarzenia, od momentu wydarzenia. Natomiast w przypadku Hessa dokumenty zostały zatajone na 75 lat. A może one kryją odpowiedź na najważniejsze pytanie, czy Rudolf Hess w ogóle doleciał do Wielkiej Brytanii? Wydawałoby się, że proces, który rozpoczął się w październiku 1945 roku w Norymberdze, dał odpowiedź na to pytanie, gdyż wśród oskarżonych wszedł na salę Rudolf Hess.
Okazało się jednak, że obecność Hessa na ławie oskarżonych niczego nie wyjaśniała, a wprost przeciwnie. Zrodziła nowe pytania. Hess w Norymberdze nie odpowiadał na żadne pytania, zasłaniając się zanikiem pamięci. Czasami wygłaszał długie tyrady, takie jak ta, z których nic nie wynikało. W końcu zaczął demonstrować objawy choroby umysłowej. Czy wobec tego na ławie oskarżonych w Norymberdze zasiadł autentyczny Rudolf Hess? Tego z całą pewnością stwierdzić nie możemy. Ale obok niego siedzieli Göring i Ribbentrop, a ci znali Hessa, zastępcę Hitlera, bardzo dobrze. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazał Rudolfa Hessa na karę dożywotniego więzienia w więzieniu Spandau. Razem z Hessem odbywali kary wieloletniego pozbawienia wolności inni zbrodniarze skazani w Norymberdze: Konstantin von Neurath, Erich Rieder, Karl Dönitz, Walter Funk, Albert Speer i Baldur von Schirach. Ci dwaj ostatni opuścili Spandau w 1966 roku. W ogromnym budynku, który mógł pomieścić 600 więźniów, pozostał tylko jeden człowiek – Rudolf Hess. Dziwny więzień. Dopiero w 1969 roku zgodził się na widzenie z rodziną. Wielokrotnie usiłował odebrać sobie życie. Dopiero ostatnia próba okazała się udana. 93-letni starzec popełnił samobójstwo. Jak to zrobił? Wyrwał kabel z lampki stojącej na nocnej szafce przy jego łóżku. Podkreślam, wyrwał, nie rozłączył, nie odciął tego kabla, lecz wyrwał go. Czy 93-letni starzec miał tyle siły, aby wyrwać kabel? To jest pierwsze pytanie. Za chwilę pojawia się następne. Rudolf Hess zamotał ten kabel na klamce okna. Lekarze stwierdzili, że był w tak złym stanie fizycznym, że nie mógłby wejść na krzesło i również nie mógł podnieść ręki powyżej ramienia. Jak wobec tego zaczepił kabel o klamkę, która była dość wysoko? Ale najdziwniejsza, najbardziej tajemnicza sprawa pojawiła się dopiero w czasie sekcji zwłok. Otóż okazało się, że człowiek, że na ciele człowieka, zwłok człowieka, który popełnił samobójstwo w celi, nie było blizny. Rudolf Hess był pilotem w czasie I wojny światowej i został ranny. Co prawda są dwie wersje na temat okoliczności tej rany. Według jednej w czasie walk naziemnych, gdzieś został pchnięty bagnetem, według innej w czasie walki powietrznej kula przeszyła jego płuco. Co do jednego możemy być pewni, że na pewno jego płuco było zranione. Możemy przyjąć, że w okresie międzywojennym Rudolf Hess poddał się operacji plastycznej, która usunęła brzydką bliznę z jego ciała, ale wewnętrznej blizny nie można było usunąć. Skoro więc człowiek, który popełnił samobójstwo w celi więzienia, nie miał tej blizny, nie był Rudolfem Hessem. Ale czy to było samobójstwo? Jaką tajemnicę zabrał ze sobą ten człowiek, Rudolf Hess? Być może poznamy ją w roku 2016, gdy Brytyjczycy ujawnią dokumenty dotyczące jednej z najbardziej sensacyjnych spraw XX wieku. Thank you.